Lokalna rozgłośnia radiowa kolejny raz rusza z akcją wspierającą lokalnych przedsiębiorców. Wystarczy, że zainteresowana bezpłatną promocją firma nagra swoją wizytówkę, a ta zostanie wyemitowana na antenie Radia Tczew. W czasach koronawirusa bardzo trudno jest urządzić święta. Ja myślę, że każdy sobie z tego doskonale zdaje sprawę. I tak sobie siedząc w domu na kwarantannie, na izolacji, pomyślałam, że dobrze byłoby, gdyby pomóc. Pomóc zarówno mieszkańcom, którzy siedzą w domach, są na izolacji, na kwarantannie bądź zdalnie pracują, nie chcą wychodzić, bo na przykład boją się koronawirusa, ale z drugiej strony też pomóc lokalnym przedsiębiorcom, którzy też mają te same ograniczenia. Też część z nich może być na kwarantannie, część może być w izolacji, część może mieć rodzinę, która jest bardzo chora i w związku z tym też mogą mieć utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. No i w związku z tym powstała ta akcja, hashtag wspieram mały biznes wersja 2.0, taka właśnie okołoświąteczna. Więc jeżeli ktoś z Was ma swoją małą działalność gospodarczą i na przykład jego specjalnością są chociażby pierogi wspaniałe, albo barszcz, albo cokolwiek innego, jakieś ciasto specjalnie na święta, albo na przykład produkuje drobne upominki, które mogą być świetnymi prezentami dla całej rodziny, to niech nagra swoją zwykłą wypowiedź, maksymalnie trwającą minutę, prześle do nas do redakcji na redakcja@radiotczew.pl. My to wyemitujemy, umieścimy na naszej stronie zupełnie bezpłatnie, a dzięki temu mieszkańcy mogą się lepiej zorientować w sytuacji, z jakich usług skorzystać, z jakich przedsiębiorców i przy okazji ich wesprzeć. A dzięki temu nasze święta, wszystkich nas, po prostu mogą być dużo sympatyczniejsze, milsze, cieplejsze. No i przede wszystkim mam nadzieję, że i zdrowsze.